Jechaliśmy z dalekiej Polski i dojechaliśmy. Jesteśmy w Brescia Forum, w Fiera di Brescia. Znowu, drugi raz z rzędu. Szczerze mówiąc, myślałem, że to, co tutaj się dzieje, nie zrobi na mnie jakiegoś większego wrażenia, ale jak tylko tutaj wszedłem i zobaczyłem te wszystkie samochody, to od razu na mojej twarzy pojawił się gigantyczny uśmiech. Za około 6 godzin startuje 91. edycja Mille Miglia, Mille Miglia 2018. Kolorowa kawalkada 450 załóg w samochodach klasycznych, Aston Martin, Ferrari, Alfa Romeo, Bugatti, Jaguar i różne marki, które zniknęły już z powierzchni ziemi. Postaramy się Wam to wszystko pokazać, a jak na razie idziemy sobie na spacer, pooglądać zgromadzone samochody, ostatnie badania techniczne za naszymi plecami, tych spóźnialskich, i potem zobaczymy się już na Piazza della Vittoria i w Muzeum Mille Miglia. W centrum Bresci oczywiście świąteczna atmosfera i mnóstwo ludzi. Za mną uliczka, która prowadzi do Piazza della Vittoria. Stamtąd się ewakuowaliśmy, bo jest odrobinę za głośno. Tam odbywają się ostatnie plombowania. O co chodzi w plombowaniu? No, chodzi o to, że samochód, który w Fiera di Brescia przechodzi badanie techniczne, musi być tym samym samochodem, który wjeżdża na start do rajdu Mille Miglia. W związku z czym kluczowe elementy jego są plombowane, żeby upewnić się, że nie wprowadzane są w nim żadne zmiany. Za mną, mam nadzieję, widać też paradę samochodów, która wjeżdża tam i przejeżdża przez Piazza della Vittoria, żeby pokazać się zgromadzonej publiczności. Jest tutaj sporo gwiazd świata klasycznej motoryzacji. Między innymi widziałem syna mistrza świata Formuły 1, Dereka Hilla, którego po prostu otoczyli dziennikarze i nie chcieli go puścić. Derek jedzie w oficjalnym teamie Alfa Romeo, który tak samo jak Woda Perlage jest sponsorem tegorocznego Mille Miglia. No co, no idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje i pokazać Wam tą wyjątkową atmosferę. Dobra, na Piazza della Vittoria to już chyba wszystko. Biegniemy do muzeum spotkać się z zawodnikami Perlage Teamu. Ostatnie chwile ciszy przed burzą. Jesteśmy na terenie Muzeum Mille Miglia. Wokół mnie samochody 450 załóg, które wystartują w tegorocznej edycji rajdu. Tak sobie myślę o tej takiej spuściźnie czterech muszkieterów Mille Miglia, panów Canestriniego, Castagnetti, Maggi i Mazzottiego, którzy wykonali właściwie w latach 20. tytaniczną pracę. Tytaniczną pracę umotywowaną właściwie chęcią odegrania się na sąsiednim Mediolanie, który odebrał im możliwość organizowania Grand Prix Formuły 1, no wtedy nie nazywała się Formuły 1, ale Grand Prix Włoch, i wpadli na pomysł tego wspaniałego wyścigu. No 91 lat później ta ich tytaniczna praca procentuje przez to, że możemy tutaj być i podziwiać te wszystkie wspaniałe zabytki w akcji i tych wszystkich herosów, którzy zasiadają za ich kierownicami, bo tak jak Mille Miglia było trudne kiedyś, tak trudne jest dzisiaj. No kiedyś trudnością były, nie wiem, warunki drogowe, teraz trudnością są warunki współczesnego ruchu i tego, że jednak Mille Miglia odbywa się na drogach otwartych wśród normalnego ruchu samochodów. Udało nam się złapać połówkę Perlage Teamu, czyli Krzysztofa Wecker, tą główną połówkę, bo kierowcę, a może nie, może główną połówką jest pilot właściwie. Tak, zdecydowanie to, pilot to. Przy Mille Miglia. Ja jestem tylko kierowcą. Panie Krzysztofie, no to Pana trzeci start, w związku z tym już jakieś doświadczenie Pan ma. Czy ma Pan jakieś w ogóle oczekiwania wobec tegorocznego Mille Miglia? No oczekiwania mam zdecydowanie takie, żeby jechać spokojniej niż w zeszłym roku, bo jechałem trochę nerwowo i to spowodowało tą nieszczęśliwą usterkę techniczną. A drugie oczekiwanie jest takie, żeby w końcu instrumenty pokładowe zadziałały jak powinny zadziałać i żebyśmy w końcu z nich skorzystali i nie musieli używać jakichś innych dodatkowych aplikacji. Większy spokój i chęć zrobienia jakichś wyników, tak? Bo jak wiemy, to pierwsza setka jedzie na 0,1 sekundy. Więc no, tu zabawy nie ma, tak? To może to wszystko tak fajnie wygląda, co ludzie przychodzą, uśmiechają się i tak dalej, ale to w każdym z tych gości po prostu to bucha para, tak? To oni, duża część z nich to są zawodowi, byli kierowcy rajdowi, którzy teraz przyjeżdżają swoim kolegom młodszym lub starszym udowodnić, jak się jeździ, tak? No właśnie, bo jedzie w tym roku Walter Röhl, jedzie Jochen Mass znowu z Mercedesem. Tutaj obok nas Alfa Romeo, w której jedzie Derek Hill, który sam jest kierowcą wyścigowym, jego ojciec był mistrzem Formuły 1. Czyli czuje Pan presję w ogóle taką tych wszystkich nazwisk, czy nie? Nie,
presji to nie czuję, natomiast no, ciekawy jestem, jak ten Walter pojedzie, bo on jest akurat jeden numer przede mną, bo on jest 230, za nim jedzie 231, ja jestem 232. No więc chciałbym jakoś za nim pojechać, tak? Nie wiem, czy będzie jechał spokojniej, czy będzie jechał bardziej płynnie, czy będzie jechał raczej taką jazdą sportową, że będzie wyrywał do przodu i gdzieś tam później sobie zwalniał. No i to będzie pewnie jakieś doświadczenie. No, tak? Życzę powodzenia i właśnie życzę tego, żeby głowa wytrzymała, no w takim razie. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo, na starcie i na mecie też. No. Dziękuję bardzo. Dobrze, do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Na parkingu Muzeum Il Emilia dobra wiadomość. Znaleźliśmy tą oto Alfę 6C2500 SS Spider Collie, jedyną taką Alfę na świecie, która w zeszłym roku miała całkowicie rozbity tył, dlatego że opuściła drogę i wpadła do rowu. W tym roku jest już naprawiona, bierze udział w Il Emilia. Same dobre wiadomości. No i jesteśmy na starcie w centrum Bresci, w kolejce samochodów. Za chwilę będzie startował numer 232, czyli Aston Martin DB2 Perlage Teamu. To nasi ulubieńcy w Lincolnie z zeszłego roku, z którymi gadaliśmy. Pytałem się ich, jak im się uda przeciskać przez wąskie włoskie uliczki. Powiedzieli, że w Il Emilia startowali już 6 razy i że nie będzie problemu. Dwa samochody za mną, Walter Röll w Porsche 356. Porsche 356 wygrywały klasę do 1600 centymetrów sześciennych w latach 50. Czekamy na polskiego Astona, albo może inaczej, nie czekajmy na niego, pójdźmy go zobaczyć. Okej, to jesteśmy na starcie, więc tylko jeszcze zapytam o ostatnią rzecz, o tremę. Czy jest? Jak zwykle. Jest. Okej, czyli jest. Czujemy napięcie. Mimo trzeciego razu jest trema. Jest. No dobrze. Jest. No to powodzenia, nie wstrzymuję was, bo wiem, że musicie lecieć i widzimy się później. Do zobaczenia. Próbowaliśmy się tutaj zatrzymać, ale się nie dało. Od razu nas wpuszczono do parku. Jedziemy naszym samochodem prasowym trasą 91 Il Emilia. Jedziemy dokładnie Aleją Róż w Parco Giardino Sigurta. Byliśmy tu 2 tygodnie temu, nie było ani jednej róży. Teraz mam nadzieję, że widać, że jest ich mnóstwo. Jedziemy za samochodem numer 233, a 232 przed nami podąża Aston Martin DB2 Perlage Teamu razem z całą obsługą techniczną. No postaramy się jakoś ich może złapać na punkcie pomiaru czasu tutaj na pobliskim 14-wiecznym moście. No zobaczymy, no nie mamy tutaj za bardzo gdzie wyprzedzić, nie mogę nadgonić. Jest bardzo wąsko, bardzo ciężko się jedzie, ludzie machają, jest fantastyczna atmosfera. 60-hektarowy park, przepiękny. Pięknie pachnie niespalonymi węglowodorami z samochodu przed nami. No jesteśmy strasznie szczęśliwi. Dzisiaj Il Emilia troszeczkę nas porwało takim tornadem swojego działania. Dostaliśmy się pomiędzy samochody zawodników. Udało nam się przejechać przez Parco Giardino Sigurta razem z nimi, właściwie tuż za Astonem Martinem DB2 Perlage Teamu. Potem, zanim dojechaliśmy do Mantui, mamy stamtąd, mam nadzieję, troszeczkę obrazków z tego szalonego przejazdu. A potem odłączyliśmy się od wszystkich, żeby zaczekać na pierwsze samochody, które przyjadą tutaj do Ravenny. To już jest właściwie przedostatni dzisiejszy punkt kontroli czasu. Przed nami już tylko meta w Cervio Milano Maritima. No i są właśnie, do Ravenny wjechały pierwsze samochody. Oczywiście jeden z pierwszych samochodów, numer 5, czyli OM. Marka OM, tak jak już mówiłem, to pierwsza marka samochodowa w historii, która zwyciężyła w wyścigu Il Emilia w roku 1927. Zaraz potem BMW 328. No i cała reszta tej kawalkady. Kolejne załogi wjeżdżają na punkt kontroli w Ravennie. My chyba zaraz uciekamy na metę do Cervio Milano Maritima.
Jesteśmy w Cervia Milano Maritima na mecie. Przede mną punkt ostatniej kontroli czasu na dzisiejszy dzień. Meta pierwszego dnia, dotarli chyba prawie wszyscy. Wokół nas oczywiście samochody, teraz już powojenne. To bardzo ciekawy samochód, nie wiem czy go widać, to jest Veritas. Veritas to była firma, która przerabiała na początku samochody marki BMW, jednak po sukcesach wyścigowych BMW 328, które na przykład startowały Mille Miglia. Po sukcesach wyścigowych pierwszych i zwycięstwie na Hockenheimringu kazano twórcom Veritasa po prostu stworzyć własną markę. Samochód bardzo unikalny, nie ma takich dużo. Pójdziemy znaleźć Astona DB2 Perlage Teamu, bo robimy chyba tutaj troszeczkę zator stojąc i nagrywając i zaraz sędziowie nas zabiją. Chodźmy. Dobra, nie będziemy udawali, że nie rozmawialiśmy przed chwilą na naszym facebookowym live'ie, więc rozmawiamy drugi raz, ale zadam to samo pytanie, czyli jak dzisiaj było? Dobrze, momentami dosyć trudno, ale generalnie do przodu, jesteśmy o czasie, wszystko okej. Co znaczy trudno? No, mieliśmy małą wpadkę, jakby to można tak nazwać. No. Nawigacyjną? Nie. W momencie, kiedy czekaliśmy, bo mieliśmy 50 minut czasu do przodu, jeden samochód przed nami zablokował nas, nie mogliśmy wjechać o czasie co do minuty. Rozumiem. Także mamy minutę penalty. Okej. No ale tak to poza tym wszystko super, jesteśmy szczęśliwi. No dobrze, Perlage Team już pojechał. To nie znaczy, że to koniec oczywiście. Jesteśmy w okolicach numeru 200. Załóg jest 450. Samochody jeszcze będą tutaj przyjeżdżały, myślę, co najmniej przez godzinę. Ja się tylko zastanawiam, jak takie duże samochody jak ten Lincoln sobie dzisiaj poradziły z przejazdem na przykład przez Parco Giardino Sigurta. Tam było naprawdę wąsko momentami. No ale ewidentnie sobie poradziły. No cóż, idziemy montować dla Was relacje z dzisiejszego dnia. Do zobaczenia jutro. Mille Miglia, dzień drugi. Tradycyjnie spóźniliśmy się na start, ale to dlatego, że wczoraj przygotowywaliśmy dla Was materiały do godziny 5 rano. Przed chwilą, dosłownie przed chwilą pojechały ostatnie samochody, także to spóźnienie nie jest takie duże. Za mną stanowisko sędziowskie, jeszcze nie zwinięte. Będziemy dzisiaj ich gonić. Widzimy się na trasie. Z Cervia Milano Maritima przez San Marino do Arezzo. San Marino postanowiliśmy tym razem ominąć. Pokazywaliśmy je Wam dosyć dokładnie podczas naszych dwóch ostatnich filmowych relacji. Jesteśmy w parku pod fortecą, która kiedyś należała do rodu Medici. Tutaj zgrupowane są wszystkie samochody, 450 załóg startujących w tegorocznym Mille Miglia. Tutaj zawodnicy jedzą lunch, to jest pół metek dzisiejszego dnia. Ja sobie siedzę pomiędzy dwoma samochodami, które choć czerwone i włoskie nie mogłyby być bardziej inne. To Ferrari 375 Mille Miglia Spider i ta oto malutka oska. Jeden samochód jest duży i ciężki, drugi jest mały, lekki i zwinny. No właśnie, i teraz tylko pozostaje pytanie, co na trasie Mille Miglia sprawdza się lepiej. Dzisiaj jechaliśmy już przez malutkie takie przełęcze na pagórkowatych terenach Toskanii. No i wydawało się, że jednak te małe, lekkie samochody spisują się lepiej ze względu na to, że nie obciążają tak hamulców, a te silniki, które są montowane w środku, są wystarczająco mocne, żeby je do całkiem niezłych prędkości rozpędzać. Zostaniemy sobie tutaj jeszcze chwilę, poczekamy aż zawodnicy opuszczą to miejsce. Część już pojechała i widzimy się na następnym punkcie pomiaru czasu, gdzie spróbujemy złapać Astona Martina DB2 Perlage Teamu. Jesteśmy w Cortonie.
pięknym toskańskim miasteczku położonym na szczycie góry, jak bardzo wiele zresztą toskańskich miasteczek. Z Cortony zawodnicy pojadą przez Orvieto, zatrzymają się jeszcze w Amelii, w jeszcze kolejnym takim punkcie kontroli czasu, w którym będą prezentowali swoje samochody publiczności. No i na końcu czeka nas meta w Rzymie. My lecimy już do Rzymu, bo musimy troszeczkę nadgonić, bo jak zwykle oczywiście chodzi nam o to, żeby spotkać na mecie Aston Martina DB2 Perlage Teamu. Uwaga, uwaga, jedzie bardzo szeroki Chrysler. Ja się usuwam. Do zobaczenia. Ruszając z Cortony postanowiliśmy troszeczkę wyprzedzić uczestników Mille Miglia i trafiliśmy do Rzymu. Skorzystaliśmy przy tym z najlepszej rzeczy, która na Mille Miglia może być, czyli eskorty policyjnej. Eskorty policyjne są tutaj na porządku dziennym i dzięki nim właściwie można się w ogóle przedostać przez miasta tak zakorkowane jak Rzym. Jesteśmy na punkcie pomiaru czasu. Ja tutaj jednak stoję nie wśród samochodów starych, tylko wśród samochodów nowoczesnych. Jest tutaj na oko ze 100 samochodów marki Ferrari. To jest tak zwany Ferrari Tribute, czyli takie preludium, które jedzie przed rajdem Mille Miglia po to, żeby uczcić 8 historycznych zwycięstw marki Ferrari w oryginalnym wyścigu Mille Miglia. No i już są, jesteśmy na półmetku rajdu Mille Miglia. Pierwsze załogi za mną. Patrzyliśmy na taki live tracking, w który w ogóle polecam Wam zawsze zaglądać podczas Mille Miglia. Wszystkie załogi są po prostu rozciągnięte jeszcze na pół Umbrii, Toskanii i kawałek Lazio. No ale pierwsze samochody właśnie przyjechały. Jesteśmy w parku Villa Borghese w Rzymie. Za chwilę wszystkie te samochody miną mnie i pojadą o tam, na Via Vittorio Veneto, gdzie znajduje się trybuna honorowa, na którą po kolei będą wjeżdżać na półmetku Mille Miglia i będą te samochody prezentowane zgromadzonej tam publiczności i dziennikarzom. My jak zwykle czekamy na Perlage Team, na Astona Martina z numerem 232, Dorotę i Krzysztofa Weka. Widać prostotę konstrukcji zawieszenia samochodów Ferrari. Jeden poprzeczni umieszczony resor piórowy, kompletnie sztywna tylna oś. No generalnie nie były to nigdy samochody super zaawansowane, dlatego że Enzo Ferrari wierzył tylko w konstrukcję silników. Nie wierzył ani w zawieszenie, ani w hamulce. Po prostu uważał, że trzeba zrobić silnik, który samochód ciągnie do przodu, a cała reszta jakoś tam się uda. No i dlatego czasami przegrywał, na przykład z samochodami słabszymi, takimi jak Lancia Aurelie, które miały po prostu świetnie zrobione zawieszenia. Witamy w Rzymie. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Jak tam dzisiaj? Mam nadzieję, że dzisiaj bez jakichś większych przygód. Z przygodami? Właśnie idziemy właśnie na rozmowę z organizatorem, bo złożyliśmy protest, bo Roy nam zajechał drogę na próbie pomiaru czasu, po prostu chrzeniły mu się czasy. Także marny z niego kierowca, jak widać. Może on po prostu był bardzo szybki w grupie B, a jeśli chodzi o rajdy na regularność, to już troszeczkę mu gorzej idzie. Dobra, powodzenia na wybuchie. Jeszcze jedna rzecz, która przykuła tutaj naszą uwagę. Ja się zawsze staram znaleźć tutaj samochody, no bardzo rzadkie samochody wyprodukowane, nie wiem, w 30 lub mniej egzemplarzy. Są tu samochody no unikalne na skalę światową, ale właśnie znaleźliśmy takiego oto Peugeota na trasie Mille Miglia. Jest to chyba jedyny Peugeot. A co tu robi Peugeot? No Peugeot 203 ma w tym roku swoją rocznicę startu, dlatego że w Mille Miglia ten samochód startował w 1948 roku. Jest godzina za 15:10, zgromadzone za mną samochody nadal wjeżdżają na trybunę honorową. Jesteśmy w okolicach 300 numeru, trudno ocenić, bo stawka się bardzo wymieszała. No mamy szczęście, bo w zeszłym roku w ogóle nic nie udało nam się nakręcić w Rzymie, bo była straszna burza, taka w której deszcz padał poziomo i to wszystko, co się tutaj dzieje, się po prostu nie odbyło. Ludzie w otwartych samochodach pływali w nich jak w wannach. Dzisiaj jest ciepło, jest tu mnóstwo ludzi, strasznie fajna atmosfera. My idziemy spać i widzimy się jutro. Dzisiaj rano z Rzymu do Viterbo jechaliśmy, jakby paliły nam się spodnie, wyprzedzając szalenie dużo samochodów po to, żeby tutaj jeszcze zdążyć i złapać końcówkę stawki, która wystartowała z samego rana.
Dzisiaj głównie przemierzamy drogi Toskanii. Będziemy jechali przez Sienę, Lucche, Passo della Ciza w stronę Parmy. No, przedostatni dzień Mille Miglia. Na mecie odcinka w Viterbo ostatni spóźnialscy. My jedziemy dalej, spróbujemy złapać połowę stawki, gdzie jak zwykle powinien znajdować się nasz polski Aston Martin. Jedziemy! Dzisiejszy dzień nie poszedł do końca tak, jak planowaliśmy. To dzień, w którym bardzo goniliśmy zawodników. Staraliśmy się ich dopaść na kilku etapach i wszędzie okazywało się, że jeżeli dojedziemy tak, jak planowaliśmy, do kolejnego punktu kontrolnego, no to złapiemy właściwie no, samą końcówkę stawki, więc postanowiliśmy sporo nadrobić. Także witam Was z Lucchi, z miejsca urodzenia Giacomo Pucciniego. Siedzimy sobie na 14-wiecznych murach obronnych, które otaczają całe miasto i za chwilę tędy już, myślę, że dokładnie za sekundę, dlatego że słyszę gwizdki marszali, zaczną jechać pierwsze samochody startujące w tegorocznej edycji Mille Miglia, więc złapaliśmy samą czołówkę rajdu. Chwilę w Lucce zostaniemy, przejedziemy się razem z nimi przez te mury obronne, pokażemy Wam te samochody. Już jadą. Ja też pomacham. Numer 43. Samochód Bugatti, ale zaraz powinny się tu pokazać wszystkie te OM 665 Superba, czyli samochody dokładnie takie jak ten, który zwyciężył w pierwszym wyścigu Mille Miglia w 1927 roku. Popatrzmy. Za mną właśnie przejechała Alfa Romeo 1750 Spider Zagato. Taką Alfą właśnie z silnikiem konstrukcji Vittorio Jano wygrywał w Mille Miglia Giuseppe Campari. Ale ja chciałem powiedzieć troszeczkę o kibicach, o tym, że niesamowite jest to, że wszyscy tutaj podczas Mille Miglia wystawiają po to, żeby przywitać uczestników rajdu swoje zabytkowe samochody przy drodze. Ja akurat stoję obok Fiata 500 Topolino, ostatniej serii takiego Fiata, który także startuje w rajdzie Mille Miglia. Natomiast bardzo, bardzo dużo samochodów zabytkowych, Fiatów 500, Fiatów 124 Spider i różnych jakby takich emanacji miłości Włochów do zabytkowej motoryzacji właśnie stoi przy drogach po to, żeby witać uczestników 91. Mille Miglia. Cały czas się oczywiście boję, że się pomylę i powiem Siena zamiast Lucchi, więc ustalmy, że jeżeli tak już powiedziałem raz w jakiejś setce, to jesteśmy w Lucce. Przejechaliśmy dookoła praktycznie Lucchi murami obronnymi. Tam zawodnicy mieli próby czasowe, bo są dwa rodzaje właściwie tutaj, że tak powiem, prób. No są oczywiście checkpointy, które trzeba zaliczyć w jakimś tam określonym czasie. No i są dokładnie takie próby czasowe, które mierzy się co do setnej sekundy. Za mną właśnie stanowisko sędziów z zegarem, z fotokomórką i stąd zawodnicy ruszają na następny etap. Przejedziemy sobie jeszcze przez starówkę, no starówka to takie polskie określenie, właściwie we Włoszech wszystko jest stare, ale przez samo centrum historycznej Lucchi postaramy się pokazać troszeczkę samochodów w ruchu i postaramy się wypatrzyć Astona DB2 Perlage Teamu. So, Walter, apparently you're the Polish Aston Martin DB2's nemesis. They tell me that you blocked them twice already and they were late because of you. So what do you have to say to that? I think the only fast thing on this Aston Martin is the watch, nothing else. I have a wrong watch. Ah. Why he should pass me if I am in front of him? Okay, right. I'll make sure to pass your comment along then. Okay, thank you. Thank you very much. Rozmawialiśmy przed chwilą z Walterem Rollem. Zapytałem się go, dlaczego stał się waszym nemesis i wam przeszkadza. I powiedział, że on ma zegarek, według którego powinien wjeżdżać pierwszy i nie rozumie, dlaczego go wyprzedzacie. W związku z czym...
No to jeśli nie rozumie, to niech sprawdzi, jak zaliczył tą próbę, bo my mieliśmy próby idealnie zaliczone. Jak on nam wjechał, to on nam strzelił próby i sobie, więc to jest w tabelach, to nie jest nic, tutaj nie ma żadnej dyskusji, tak? Wystarczy, żeby to sprawdzić w oficjalnych wynikach. No proszę to sprawdzić i jemu pokazać, niech skomentuje. Ja też chętnie skomentuję. Dobra, sprawdzimy i się go zapytamy znowu. Dzięki, powodzenia! Słuchajcie, witam się ze środka naszego samochodu prasowego z Pietra Santa. Strasznie krzyczę może, ale przepraszam, ludzie wiwatują, samochody są bardzo głośne. Przejeżdżamy właśnie przez centrum, tak jakbyśmy byli dokładnie uczestnikami Mille Miglia. Przez centrum Pietra Santa, parada samochodów. Żeby się tu dostać, musieliśmy w eskorcie policyjnej przejechać przez straszny korek, ale się udało. Filip tutaj robi zdjęcia, więc tu są nogi fotografa. No co, no, jedziemy dalej, jedziemy w stronę Paso de la Chiesa. Jesteśmy w okolicach numeru 273. Ja cały czas próbuję dogonić Astona DB2, numer 232, ale jest to bardzo trudne, dlatego że wszyscy tutaj jadą szybko. No, jedziemy dalej. Dotarliśmy do Parmy, to jest meta trzeciego odcinka, przedostatniego odcinka Mille Miglia. W Parmie zgromadzone tłumy, pomimo późnej godziny jest za 3.11. Samochody ciągle jeszcze wjeżdżają tam na taki rodzaj trybuny honorowej, gdzie są opisywane widzom. W tamtą stronę jest namiot sędziowski i ostatni pomiar czasu dzisiejszego dnia. Mieliśmy dzisiaj dosyć szalony dzień tak naprawdę, dlatego że przejechaliśmy całe Paso de la Chiesa, byliśmy świadkami pojedynku Ferrari 375 z samochodem Veritas. No właśnie, jadą, galwingi trąbią. Hi guys! Szymon z Filipem, czyli nasz fotograf i nasz operator, zebrali dzisiaj owację na stojąco, bo przez całą lukę przejechali w bagażniku samochodu albo wisząc przez okno. Ludzie klaskali. No, dzień niesamowicie męczący, przepiękny, przepiękny zmierzch na Paso de la Chiesa tuż przed przejazdem do Parmy. Niestety nie mogliśmy go pokazać, bo już było za ciemno, żeby cokolwiek sensownego nakręcić. No, gadam troszeczkę jak potłuczony, ale po prostu natłok emocji i też spaliny, jakich się nawdychałem, to sprawiają. No, zresztą zobaczcie sami, co tu się dzieje, no. Niesamowite, idziemy spać, umieramy, widzimy się jutro na autodromie Monza, gdzie uczestnicy będą jeździli po torze Formuły 1. Oczywiście jeszcze tam po drodze mają różne przystanki, ale myślę, że... i karetka. I myślę, że się spotkamy dopiero na Monzy, a potem w Bresci na mecie. Do zobaczenia. No dobra, w pół do 12 w nocy, strefa serwisowa Teamu Perlage. Jesteśmy tutaj z Marcinem Biernackim, koordynatorem Teamu. Mogę cię tak nazywać? Jest, dyrektorem, koordynatorem. Chodzi tutaj nam agregat w tej przyczepie, więc jest troszeczkę głośno i będziemy gadali o tym takim małym konflikciku, bo złapałem Waltera Rella, zapytałem się, dlaczego stał się Nemesis Perlage Teamu Astona 232. Powiedział, że jego zegarek świetnie działa i że nie wie, dlaczego samochód, który jest za nim, próbuje go wyprzedzać i być przed nim. No a wiem, że chyba jest inaczej, także powiedz, o co właściwie tutaj chodzi w tym sporze. Ja się w sumie bardzo cieszę z tego sporu, bo się okazuje, że Ride Mille Miglia, czy wyścig Mille Miglia jest czymś super nietypowym i nawet ktoś taki jak sam Walter Rer, który dla wielu jest uznawany za jednego z najlepszych w historii, przyjeżdża tutaj i jest 100 pozycji za nami, albo 100 trochę. Ja jutro rano pójdę do niego, po tym co mi powiedziałeś, co on powiedział, tobie,
i pokażę mu wyniki, bo one są niezaprzeczalne, to jest oficjalny pomiar i z niego wynika, że to on się pomylił. I myślę, że miło będzie, jak powie sorry, a jak nie, no to też będzie miło, bo generalnie atmosfera jest fajna. A o co chodzi? No chodzi o to, że on się pomylił o... My walczymy tutaj o setne części sekundy, o precyzję na poziomie setnych części sekundy, a on się pomylił o 15 sekund. Myślę, że po prostu pomylił pozycję, rubryczkę. Jego genialny pilot znowu nie dostosował się do specyfiki tego rajdu. Tak myślę, bo nie wiem skąd ten błąd mógł wynikać. Natomiast ewidentnie z wyników widać, że jechał bardzo ładnie, bardzo równo i raptem zaczął się mylić tak, że dostał maksymalny wymiar kary. I w tym momencie, rozumiem. I w tym momencie Krzysztof, nasz kierowca, tak. Próbował go wyprzedzić, dogonił go i nie mógł jechać w swoim czasie na pomiar czasu, no bo tam był Walter Rehr. Musiał zahamować, przez co też dostał karę. My napisaliśmy protest z prośbą o anulowanie tej kary, bo nie czujemy się winni. Mamy wyniki, które umiemy osiągać bez przeszkód. No a osiąganie wyników z przeszkodami chyba nie do końca jest w zgodzie z walką fair play. No jasne, no ja sobie myślę, że po prostu no nie wiedział, a teraz mu się wydaje, że wie lepiej, no. No trudno, ale to też fajne, rzeczywiście masz rację, że ktoś, kto w grupie B no osiągał takie gigantyczne sukcesy, po prostu jadąc ile fabryka dała pomiędzy tłumem ludzi, tutaj może się mylić, czy on, czy pilot w takim nietypowym rajdzie, jakim jest rajd na regularność. Dobra, słuchaj, Marcin, no życzę powodzenia w rozstrzyganiu tego sporu u sędziów, czy tam oficjeli, czy dyrektorstwa rajdu. Czwarty i ostatni dzień Mille Miglia. Zaczynamy tutaj, my zaczynamy, dlatego że zawodnicy zaczęli go już wcześniej. Jesteśmy na Autodromu di Monza, co właściwie ma także znaczenie historyczne, dlatego że właśnie powstanie tego autodromu odebrało Bresci prawa do organizacji wyścigów Grand Prix i zrodziło oryginalny wyścig Mille Miglia w 1927 roku. Zawodnicy dzisiaj opuścili Parmę i przejechali przez Lodi i okolice Mediolanu i sam Mediolan i dotarli tutaj. Tutaj odbywa się ostatnie 10 czasówek rajdu Mille Miglia. Stąd już zawodnicy jadą do Bresci. Tutaj też jedzą lunch. Pokażemy wam zaraz wszystko to, co dzieje się na torze, bo nieczęsto widuje się taką chmarę zabytków jeżdżącą po torze Formuły 1. Na autodromie Monza mnóstwo kibiców. Mnóstwa kibiców spodziewamy się też w Bresci, ale to dopiero zobaczymy, jak tam dotrzemy. This car was built as a Zagato chassis and body 1931, but then in 1938 a count from Italy, very rich count, wanted to race, but he also wanted to has his own special kind of car. So he took a 1750 Zagato, went to Aprile, Carrozzeria Aprile in Savona, and they designed for him this very special streamlined coach body. The designer is quite famous, not very famous. He should deserve to be more famous, but the Mario Revelli, and yeah, it's one of the best cars I've ever seen personally. And I totally agree. I mean, it's spectacular, and you wouldn't think that back in the day they would make such a streamlined shape where everything just sort of flows together. If you look at the older cars, they're all sort of, they look like horse-drawn carriages, basically, in comparison to this. So, okay, congratulations. I won't take up much more of your time, and I'll see you in Villa d'Este next weekend. Next weekend we're going to present a very special car also there, so be ready. Okay, I'll be there. Okay. Thank you. Ciao. Zanim opuścimy Monce, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wczoraj o 2 w nocy dostałem SMS-a od Marcina Biernackiego, że protest złożony przeciwko Walterowi Rollowi, czy przeciwko w ogóle karze, która została nałożona na Berlage Team za to, że spóźnili się na swój punkt pomiaru czasu z powodu Waltera Rolla, została cofnięta. Protest zadziałał, udało się, także Dorota i Krzysztof Weka, no, nadal walczą o wysokie miejsce
w rajdzie Mille Miglia. Tutaj za moimi plecami właśnie ostatnie czasówki. Jestem bardzo ciekawy, jak im poszło. No tego, mam nadzieję, dowiemy się na mecie. No i jesteśmy na mecie. Mille Miglia dobiega końca. Właśnie wjechały tutaj pierwsze samochody. Jest to taka meta nieformalna. W tym roku organizatorzy zrobili to troszeczkę inaczej. Ostatni punkt kontroli czasu był na parkingu pod Bresią, a tutaj jest tylko trybuna honorowa, na którą wszystkie samochody będą wjeżdżały płynnie, bez żadnego zatrzymywania się, bez żadnego podbijania kart. Pewnie chodzi o to, żeby nie blokować miasta, a także żeby mieszkańcy się nie udusili od zapachu tych węglowodorów, które wydobywają się z tych samochodów. Pierwsze samochody przed chwilą już zaczęły wjeżdżać na trybunę. 91 lat po tym, jak wystartowało Mille Miglia, OM665 Superba, dokładnie takim samym, jakim Ferdinando Minoia wygrał pierwszy wyścig w 27 roku, przejechał właśnie przez tą trybunę. Za mną samochody Bugatti, za mną Alfy 600, 1750, takie jakimi wygrywali Giuseppe Campari i Tazio Nuvolari. Czekamy na samochody trochę nowsze, mam nadzieję, że niedługo się tutaj pojawią, może uda nam się porozmawiać z Perlasz Teamem, Dorotą i Krzysztofem Weka. Zobaczymy, czy znajdziemy ich w tym tłumie. Zobaczymy też, czy nie lunie, dlatego że zbierają się nad nami czarne chmury. No, cieszymy się, że tu jesteśmy i cieszymy się, że mogliśmy być częścią Mille Miglia 2018. No i nasze Mille Miglia dobiegło również końca. W zeszłym roku przejechaliśmy trasę Fiatem Punto, tym razem troszeczkę większym i mocniejszym samochodem. No co mogę powiedzieć, no jesteśmy wykończeni, ale super szczęśliwi. Filip właśnie rozładowuje samochód z naszych bagaży, no Szymon to kręci jeszcze chyba ostatkami sił, jeszcze będzie musiał dzisiaj zmontować tą relację. No mam nadzieję, że uda nam się na trasy tego najpiękniejszego wyścigu świata, już teraz rajdu, wrócić w przyszłym roku, a może kiedyś nawet udałoby nam się w Mille Miglia pojechać. No to jest takie marzenie, które może się spełni. Ja będę za to trzymał kciuki i wytrzymajcie kciuki za to, żebyśmy mogli dla Was relacjonować ten rajd w przyszłym roku.